Dzień dobry, słoneczka, z tej strony ciotka Irse, witam was na moim i samca alfa kanale. W niedzielę, słuchajcie, nie wiem jak u was, ale u mnie jest pięknie, biało i wręcz fantastycznie, a dlatego się cieszę, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że ten dzień spędzę w domu. Ale słuchajcie, nie o tym dzisiejsza pogadanka. I tak, mam dla was kolejną serię, o której już mówiłam, a jednocześnie z połączeniem serii starej, czyli dalej zabudowujemy Newcrest. Ale przy okazji szykujemy się do nowego dodatku, ponieważ, tak jak mówiłam, robię na parceli domki do wynajęcia, czyli będziemy mieć 3 domki na jednej parceli. Dzisiaj pokażę wam, można powiedzieć, budowę bryły oraz urządzimy jeden z domków. 2 kolejne będą w innych filmikach, ponieważ ten filmik byłby troszkę zbyt długi, a też nie przesadzajmy, no bo przecież jest niedziela, też chcecie spędzić zapewne inaczej czas niż ze mną na kanale. No, brewki, brewki. No ale słuchajcie, jesteśmy po live'ie. Live był, był i był dość ciekawy. Pokazali nam nowy świat, pokazali nam mniej więcej system, jak to wszystko ma działać. I powiem wam, jestem jednocześnie tak samo podjarana i zmartwiona. Tak, słuchajcie, można być podjaranym i zmartwionym jednocześnie, bo jak świat jest ładny, bardzo, bardzo w tajlandzkich klimatach, ogólnie bardzo azjatyckich, tak słuchajcie, znowu mam troszeczkę uczucie i taki posmak odgrzewanego kotleta, tym razem szczyptę związanego, no cóż, z śnieżną eskapadą. No tak jakoś miałam wrażenie, że to wszystko po prostu powinno być w śnieżnej eskapadzie. Tym bardziej, że to będzie duży dodatek, a dostaliśmy, jeden świat, Tomarang, ładna nazwa, ciekawa, mam nadzieję, że szybko jej się nauczę, który ma tylko 2 dzielnice, a na nich tylko 9 parceli, co już jest po prostu jedną wielką biedą. Fajnie, nowe rzeczy kolekcjonerskie, super. Sanktuarium Tygrysów, będzie króliczą norą, co było do przewidzenia, zważywszy na to, że jakoś Simsy 4 uwielbiają królicze nory. Jeżeli chodzi o tryb budowania oraz kas, mnie się podoba, chociaż brakuje mi takich typowych przedmiotów, wiecie, takich typowych, może bardziej IKEA-owych, coś w tym stylu. Bo jednak wynajmowanie mieszkań mnie się osobiście bardzo kojarzy z IKEA, bo nie oszukujmy się, jak ktoś ma mieszkania na wynajem, no to raczej kupuje po taniości, no chyba, że jest jakimś bon ton deweloperem, kimś takim i wynajmuje ludziom bon ton. No to wtedy troszeczkę jest to inaczej, ale tak jakoś mi się to kojarzy. Oczywiście to może być bardzo błędne skojarzenie i po prostu jakby nie siedzę aż tak mocno w deweloperce i w dziale wynajem mieszkań. No cóż, w każdym razie tak, ten cały system działania mieszkań troszeczkę też mnie zawiódł, ponieważ nie możemy podglądać, co się dzieje u sąsiadów czy najemców w momencie, kiedy nie jesteśmy na tym, że tak powiem, w tym apartamencie. No cóż, gra ma 10 lat, no i byłoby miło. Można docelowo na jednej parceli wynajmować 6 bodajże mieszkań, ale oczywiście są na to kody, więc chyba do 100 nawet. W każdym razie, co jest ciekawe, będą 4 nowe aspiracje. Dla mnie spoko. 5 nowych cech, w czym jedna, słuchajcie, jest dopiero dla emerytowanych Simów, no dla tych takich najbardziej starszych, co też jest ciekawym rozwiązaniem. No ciekawym jak ciekawym, ale ja jestem za. Jak chodzi o tryb budowania, jestem oczywiście zachwycona nową kuchnią, bo ja zawsze kuchni nigdy nie za dużo i kuchnia jest ładna. Będzie mini lodówka, znowu wanna z hydromasażem, więc jakby dodatek, gdzie dochodzi wanna z hydromasażem, znowu coraz ma mniejszy sens. No ale okej. Dodatek, no to był chyba, to był pakiet akcesoriów, jeżeli dobrze pamiętam. Ale ma coraz mniejszy sens. Mini lodówka, spoko, grzejniki, rewelka, te wszystkie, wiecie, klimatyzatory, jak ma się, tym bardziej jak ma się 4 pory roku, no to ma to sens, nie? Toalety tureckie, ja rozumiem, się używa w niektórych miejscach na świecie. Osobiście raz miałam nieprzyjemność korzystać z takiej toalety i to nie w Turcji, tylko jeszcze w naszym pięknym, kochanym kraju. No cóż, nie jest to forma mojej estetyki, ale fajnie, że jest. Coś innego. No spoko. Najbardziej jarają mnie te wszystkie plansze do gry dla dzieci, bo to jest fajne. Dla dzieci też jest bardzo spoko, że nowe rzeczy.
I powiem wam, że wszystko zapowiada się no fajnie, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No gdyby nie tak mały świat, gdyby nie tylko 9 parceli, no to może byłabym bardziej podjarana, ale słuchajcie, to jest też może kwestia taka, że jest niedziela, mam jakiś taki dziwny niedzielny klimat i po prostu jojczę. To też może być. Oczywiście prawidłowa ocena będzie w pełni w momencie, kiedy dostanę dodatek w swoje łapki. A to, słuchajcie, już będzie w najbliższy czwartek, tak? W najbliższy czwartek? Chyba tak. Chyba w czwartek, tak? Już zerkam w kalendarz? Tak, w czwartek. W najbliższy czwartek, słuchajcie, tym bardziej, że jak kupi się wcześniej, to tam jakieś dodatkowe przedmioty dochodzą. Czy będą warte kupienia wcześniej? No, jeżeli nie zapomnę, to oczywiście wam dam znać. No, ja kupuję wcześniej, bo ze względu na kanał. No i system najmu mieszkań, no to kolejny fantastyczny sposób, żeby wzbogacać swojego Sima i wiecie, Rags to Riches. Chociaż tutaj takie Rags to Riches, no to powiedzmy z jakąś kasą startową albo powiedzmy jakąś zapożyczoną. O właśnie, można wymyśleć, że pożyczył od kogoś, nie? Sim i potem odejmować mu. Nawet chyba jest mod na takie coś. Ale tak, chyba ma też dojść maszynka do popcornu, a z tego co pamiętam też była w akcesoriach wielkie kino czy coś takiego, więc to tak średnio, ale słuchajcie, szybkowar i czajnik, dla mnie mega spoko. Trochę mi tostera brakuje, ale może toster będzie w jakimś innym dodatku, innych akcesoriach i innym czymś, co kiedyś tam dojdzie, tak. No, powiem wam jedynie co, to tak naprawdę, bo to, że trochę pojęczałam, ale to słuchajcie, zaczęłam być też bardziej realna w stosunku do IE i skoro ta gra już ma tyle lat, no to trzeba troszeczkę od niej więcej wymagać, a przy okazji od tak wielkiego przedsiębiorcy i tak wielkiej firmy, jak jest IE, tym bardziej. Też fajnie, że jest skrzynka na listy. James ładnie zwrócił uwagę, jakby co chodzi oczywiście o Jamesa Turnera, że wszystko jest w takich ładnych, pastelowych kolorach, a skrzynki na listy są wszystkie brudne, poza jedną białą. No, też troszkę słabo, bo mogli dodać też już inne kolory, jako czyste, ładne, eleganckie. Skrzynek na listy też nigdy nie za wiele. Ogólnie, słuchajcie, rzeczy do trybu budowania i kas to nigdy nie za wiele. Podobają mi się fryzury, podobają mi się w sumie te ciuszki, takie fajne są, mówię, mnie trochę chyba brakuje takiego sztampowego dodatku IKEA Style, niby takim dodatkiem był ten wnętrzarski, gdzie dochodzi właśnie dekorator wnętrz, wystrój marzeń, tak, jakby co to był pakiet rozgrywki wystrój marzeń, to było takie bardzo IKEA Style, ale no IKEA też ma więcej już w swoim asortymencie i przepraszam, że narzekam, bardzo was, bardzo, bardzo przepraszam. Jednak cieszę się, słuchajcie, Tajlandia to też jest piękny kraj, naprawdę z piękną kulturą, no i nie oszukujmy się, będzie dzięki temu też nowe jedzonko i wiele innych rzeczy. Ale słuchajcie, duży dodatek to też ma być duża aktualizacja. I tu, słuchajcie, będzie perełeczka. Tak, słuchajcie, będzie perełeczka, ponieważ wreszcie rozdzielą zlewy i umywalki. Tak, ma dość, słuchajcie, opcja pod tytułem umywalka w, no cóż, w WC, w łazieneczce albo zlew w kuchni. Co jest dla mnie super, bo jeżeli jeszcze raz moja simka pójdzie zmywać naczynia gdzieś na koniec domu do łazienki, to ja normalnie zabiorę jej drabinkę. Tak, wiem, że to nic nie da, ale zabiorę jej tą drabinkę. Słuchajcie, bo ja już po prostu mam tego powyżej dziurek w nosie. Mają też naprawić sporo błędów, bo ostatnio znowu gram w wiejską sielankę, narzekałam na błędy. No i to niewykończenie, niemożliwość skończenia pewnych zadań, które dają nam mieszkańcy, to jest błąd. I to nie u mnie spowodowane tymi kilkoma modami, jakie mam, tylko to jest po prostu błąd, który denerwuje też sporą ilość osób. Tak, słuchajcie, tak wyszło i mają to naprawić. Naprawdę mam ogromną nadzieję, że to zrobią. No i znowu roślinki. Ja nie wiem, co oni mają z tymi roślinkami, ale serio, te roślinki umierają. Nieważne, czy są, że tak powiem, poza szklarnią, czy w szklarni, co mnie troszeczkę osobiście boli, jeżeli głównym, no cóż, głównym dochodem z Simów, no właśnie są rośliny. No słabo, słabo i je. No, ale nie przeskoczymy tego. Simy czwórka to w sumie błędy są taką dość, można powiedzieć, rozpoznawalną cechą tej części, albo po prostu, nie wiem, na wcześniejsze byliśmy bardziej, w stosunku do wcześniejszych części byliśmy bardziej łaskawi, no bo może to też tak być, bo jednak ceny teraz obecnie dodatków, jakby co, są jeszcze promocje, nie? I zaraz będą pewnie świąteczne.
ceny dodatków są kolosalne, w zawartości choćby ten świat. No i naprawdę ja będę nad tym ubolewała, nad tym nieszczęsnym światem, bo uważam, że powinno być 15 plus parceli. Tak, 15 plus, słuchajcie, plusy bardzo lubimy. No i powinno to jakoś tak inaczej wyglądać. No ale słuchajcie, mają też nam dać nowe kolory dla, cóż, lodówki. Z tego co widziałam, lodówki, chyba mikrofalówki i piekarnika, tych takich najlepszych na wypasie, które są w podstawce. Kolory trochę przypominające, że tak powiem, wyzwanie Not So Berry. No ale mnie się to też podoba. Serio, tam kolorów też nigdy nie za wiele. Tak, więc mają być poprawki i ja za tymi poprawkami jestem bardzo, bardzo, bardzo na tak. Ogólnie jest bardzo duża ilość, że tak powiem, zgłoszonych błędów. No choćby to, że simowie zdobywają sławę, będąc poza światłem reflektorów. Nie ogrywałam Zostań Gwiazdą, zamierzam sobie Zostań Gwiazdą pograć dopiero po nowym dodatku, no bo tak ostatnio coś mnie wzięło, że jakby od nowa badam dodatki. No bo tak. No ale wiecie, że niby simowie wchodzą do zamkniętych mieszkań domów. Tak, w sumie tak. Poblokowałam mój mały domek, moją małą wiejską rezydencję, jak to nie brzmi dziwnie. Tak i tak mi włazili. Bo tak, bo czemu nie? No bo w sumie. Chcą rozwiązać trudne problemy dzieci, lecz dostępne są tylko problemy nastolatków. Nie zwróciłam na to uwagi. Nadmierne używanie telefonów oraz korzystanie z nich w niewłaściwych miejscach. Norma, halo, życie. Nie wiem jak wy, ale w sumie telefon to jest takie już przedłużenie ręki i korzystanie w niewłaściwych momentach, nawet w naszym realnym życiu, to jest nawet bardzo, bardzo realne. Więc tak, to mogliby w sumie mnie to jakoś tak ani nie ziębi, ani nie parzy. To, że simowie zbyt często pytają, co się stało, też nie zwróciłam. Simowie nie kończą posiłków, jeśli najpierw dopiją napój. Tak, 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 tak. Więc tak, niektóre mnie też jakby dopadły. Ja powiem wam, naprawdę nie wiem, co się dzieje, ale i tak jakoś tak simowie, czwóreczka są w serduszku, no są w serduszku. No dobrze, tak na zakończenie może szybciutko o tym domku, który tutaj cały czas gdzieś w tle leci. Pierwszy domek jest dużo czerwieni, słuchajcie. Drugi będzie bardzo czarno-biały. Trzeci jest taki miodowo-żółto-pomarańczowy, tak? Bo już je wykończyłam, więc będą tak wlatywać sobie spokojnie na kanał. Jest dużo beży. Jest taki... chciałam, żeby był nie nowoczesny, ale znowu taki przytulny, jednak szczyptę surowy. Nie wiem, czy dobrze to tak ujęłam, trochę pokręcona logika. Jak ostatni domek jest zawładnięty przez dzieci, środkowy bardziej patrzyłam, że mieszka tam samotny dżentelmen, jakiś pisarz, dziennikarz, ktoś związany mocno z literaturą, może krytyk literatury albo filmowy, albo ogólnie krytyk kulturowy. Coś w tym kierunku, tak, tutaj chciałam, żeby pokój dziecięcy był typowo dziecięcy, typowo jakaś miła dusza, nie nastolatka, nie typowe dziecko, ale tak powiedzmy 10-11 lat pannica, w tym stylu. No i powiedzmy właśnie jej pokój to jest jej królestwo, no i tam kawałek ogrodu. To tak sobie myślałam, jeżeli chodzi o rodziców, no tutaj już tak... No już tutaj, że tak powiem, nie, no jakoś tak mocno na to nie zwracałam uwagę, bardziej skupiłam się na tej damie. Chociaż rodzice, to myślałam, że jakoś może ten dom odziedziczyli, słuchajcie, po swoich rodzicach, dlatego jest taki troszeczkę starszy styl. Albo po prostu może tata albo mama są starsi. No wiecie, może dłużej się starali o to dziecko, ale przyszła nagle możliwość pozyskania dziecka nauki. No i się udało, po prostu się udało. No bo wiecie, jest teraz też taka możliwość pozyskiwania debaga w trochę inny sposób. Więc tak to wygląda, jak najbardziej, słuchajcie, scenariusze można w tych domkach ogarnąć, bo padł pomysł, żeby były nawiązywaniem do scenariuszy. Więc można to ogarniać. Najbardziej to właśnie ostatni zrobiłam, że kosmici porwali mi rodziców w tym kierunku, ponieważ tam jest nastolatka i dwójka dzieci, tak. Jeden toddler bądź, no taki, no toddler, bardziej toddler oraz mały ten dzieciak i właśnie nastolatka. No to tak to, słuchajcie, wygląda. Bardzo wam dzisiaj dziękuję, że jesteście ze mną, jak najbardziej. Zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, być na bieżąco z materiałami, które wstawiamy na kanał z Samcem. No i słuchajcie, dajcie w komentarzach znać, czy kupujecie nowy dodatek. Tak, i co was w sumie będzie najbardziej jarało w nim. No to tyle. Buziaki. Pa, pa.